Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w styczniu wyniosła 3,9% rok do roku. Jest najniższa od marca 2021 roku. Ekonomiści prognozowali spadek inflacji, ale nie przewidywali, że w styczniu zejdzie ona poniżej 4%. Trend spadkowy ma być kontynuowany w kolejnych miesiącach, a zdaniem analityków z banku PKO BP w marcu zejdziemy w okolice 2,5% rok do roku, czyli w okolice celu inflacyjnego. Będzie to tymczasowy spadek. W kolejnych miesiącach ponownie możemy odczuć wzrost cen. W drugim kwartale inflacja wzrośnie i zbliży się do 4,5-5%. W porównaniu z grudniem w styczniu ceny wzrosły o 0,4%, w ujęciu rocznym o 3,9%. Największy wpływ na obniżenie się inflacji rok do roku miały ceny nośników energii oraz ceny żywności. W najmniejszym stopniu do styczniowego odczytu przyczyniły się ceny paliw, choć miesiąc do miesiąca ich spadek był wyraźny. Analitycy zaznaczyli, że 4 do 5 punktów procentowych wciąż jest ukryte w zamrożonych cenach energii i zerowym VAT na żywność. Zatem to od decyzji rządu zależy, jak będzie kształtowała się inflacja. Po pierwszym kwartale może wrócić VAT na żywność. W drugim półroczu nie ma gwarancji, że utrzymane zostanie zamrożenie cen prądu. Po fali krytyki, jaka spadła na resort edukacji za propozycję zastąpienia w podstawie programowej ludobójstwa na Wołyniu hasłem, i tu cytat, o konflikcie polsko-ukraińskim, minister Barbara Nowacka zapowiedziała, że nie zgodzi się na taką zmianę. Historia jest wśród przedmiotów, w których resort edukacji zapowiedział zmiany w podstawie programowej. I tak w propozycji, jaka znalazła się na rządowych stronach, wykreślone zostały m.in. informacje o tym, jak wyglądała sytuacja Polaków pod niemiecką okupacją, przez co do uczniów może nie dotrzeć wiedza o karze śmierci za pomoc Żydom. Nie uwzględniono też bohaterskich postaw m.in. Ireny Sendlerowej i rodziny Ulmów. Miejsca zabrakło dla Jana Karskiego i roli Żegoty oraz Żołnierzy Niezłomnych, w tym rotmistrze Pileckiego i Danuty Siedzikówny-Inki. Oburzenie wzbudza propozycja zastąpienia ludobójstwa na Wołyniu hasłem o, tu cytat, konflikcie polsko-ukraińskim. Gdy pojawiły się tutaj głosy krytyki, minister edukacji odpowiedziała w mediach społecznościowych. Nie podpiszę dokumentu, w którym rzeź wołyńska nie będzie nazywana po imieniu ludobójstwem. Minister mówi, że w sprawie podstawy programowej odbywają się prekonsultacje, a eksperci przygotowali w tej sprawie propozycje. Niezależnie od tego, jakie słowa dziś padną z ust Barbary Nowackiej, mleko się rozlało. Hańba i tak pozostanie. Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej projektuje fałszowanie historii bestialsko pomordowanych Polaków i prekonsultuje zmianę rzezi wołyńskiej na konflikt polsko-ukraiński. Odpowiedział poprzedni szef resortu edukacji Przemysław Czarnek. Nikt bez powodu nie wykreśla z podstawy programowej takich nazwisk jak Pilecki czy Sendlerowa, na co zwraca uwagę filozof Radosław Brzuska. Wyziera z tego sposobu postępowania polityków i ich ekspertów taka mikromania narodowa, a więc przekonanie o tym, że Polacy muszą ukryć swoje aspiracje, muszą dostosować się do wyobrażeń o nas samych, jakie mają w Niemczech, jakie mają w Brukseli. Prekonsultacje, jakie prowadzi resort edukacji, potrwają do 19 lutego. Jest inicjatywa posłów PiS-u, by pilnie zająć się spadkiem dochodów budżetowych z VAT-u. Poseł Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości podnosi, że w poprzednim roku do budżetu nie trafiło tyle środków, ile planowano z podatków VAT i CIT. To łącznie ponad 30 miliardów złotych mniej niż prognozowano. Według posła PiS to problem, jakim trzeba się zająć. Naszym zdaniem, co wynika z tych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, ujawnił się w szczególności w czwartym kwartale poprzedniego roku. No można powiedzieć, że wtedy jeszcze był rząd Mateusza Morawieckiego, ale śmiem twierdzić, proszę Państwa, że po tym, jak ogłoszono wyniki wyborów 15 października i było wiadomo, że powstanie nowa większość w parlamencie i w konsekwencji nowy rząd, część podatników najprawdopodobniej doszła do wniosku, że może już w takim wymiarze podatku VAT i podatku dochodowego nie trzeba płacić, bo kto inny będzie
te wpłaty weryfikował niż dotychczas rządzący. Politycy PiSu chcą, by tematem zajęła się Sejmowa Komisja Finansów. Wnioskują o zwołanie jej nadzwyczajnego posiedzenia, na którym podejmie ona temat załamania dochodów podatkowych w czwartym kwartale ubiegłego roku. Posłowie podnoszą też dyskusję o tym, na ile realne są dochody podatkowe zapisane w budżecie na rok bieżący. W debacie o budżecie i spadku dochodowym z VAT-u pojawia się też hipoteza, że nowy rząd świadomie obniżył grudniowe wpływy, by na starcie poprawić wynik budżetowy na rok 2024. Media Stanów Zjednoczonych informują o tym, że Rosja zamierza rozmieścić w przestrzeni kosmicznej nuklearne systemy antysatelitarne. Zdaniem dziennikarzy może to stanowić zagrożenie międzynarodowe. W Stanach Zjednoczonych na czołówki gazet wraca możliwe zagrożenie ze strony Rosji. Według medialnych doniesień członkowie amerykańskiego kongresu mieli otrzymać do wglądu dokumenty zawierające tajne informacje wywiadowcze. Wynikać ma z nich poważne zagrożenie, a przewodniczący Komisji do Spraw Wywiadu w Izbie Reprezentantów Mike Turner chce, by Joe Biden odtajnił wszystkie informacje na ten temat. Takie żądanie pojawiło się przed oficjalnym spotkaniem w tej sprawie z udziałem administracji prezydenta. Jestem nieco zaskoczony, że kongresman Turner wystąpił publicznie przed naszym spotkaniem, by jutro mógł usiąść z nim obok naszych specjalistów do spraw wywiadu i obrony. Reuters przekazał, że zagrożenie związane jest z operacjami Rosji w przestrzeni kosmicznej. ABC News donosi, że chodzi o umieszczenie tam broni nuklearnej. Nie bez przyczyny ta informacja pojawia się przed wyborami prezydenckimi w USA, ocenia profesor Krzysztof Kubiak. Być może dlatego, by przekonać choćby część elektoratu republikańskiego o jak ważną grę, o jak ważną stawkę toczy się ta obecna gra. To jest niewątpliwie ważna informacja wojskowa, ale jak każda ważna informacja wojskowa, ma ona również swój potencjał polityczny i medialny. Jak podają media, rosyjska broń nuklearna w przestrzeni kosmicznej może przyczynić się do wzrostu napięcia między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Od dziś można składać zeznania podatkowe za ubiegły rok. Większość z podatników może skorzystać z przygotowanych przez Fiskusa rozliczeń w ramach internetowej usługi Twój e-PIT. Rozliczając podatek, warto pamiętać o wsparciu organizacji pożytku publicznego. Większość Polaków rozlicza się z Fiskusem przez internet. Nasz e-PIT, który funkcjonuje od 6 lat, jest jednym z najbardziej nowoczesnych usług prowadzonych w Unii Europejskiej. I mamy szansę stać się liderem tych usług elektronicznych nie tylko w Unii Europejskiej, ale na całym świecie. Od tego roku rozszerzona zostanie grupa podatników, dla których Fiskus przygotuje rozliczenie w ramach usługi Twój e-PIT. Otwieramy się w tym roku na przedsiębiorców, na osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej. Każdy podatnik może przekazać 1,5% swojego podatku na organizację pożytku publicznego. Jeśli kochasz swoją ojczyznę i zależy ci na dobrej przyszłości Polski, przekaż 1,5% swojego podatku dochodowego na Fundację Nasza Przyszłość. Fundacja od lat wspiera duchowy i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży, kształtując ich charaktery i patriotyczne postawy. Czas na rozliczenie PIT-u podatnicy mają do 30 kwietnia. Najbliższe 4 dni to dla wielu młodych wyjątkowe spotkania z mediami, tańcem czy muzyką. A w Akademii Kultury Społecznej Medialnej ruszają zimowe warsztaty Zrozumieć rzeczywistość, życie to coś więcej. Z młodymi, o młodych, dla młodych. Od 15 do 18 lutego 2024 roku zimowe warsztaty Zrozumieć rzeczywistość, życie to coś więcej. Zimowe warsztaty, jakie odbywają się co roku, to przygoda z toruńską uczelnią, która kształci dziennikarzy, spotkanie z rówieśnikami, którzy myślą podobnie tak jak ja, ale i okazja, by odkrywać siebie i szukać nowych pasji. To 4 dni, w trakcie których uczestnicy otrzymują m.in. możliwość zajrzenia do wozu transmisyjnego, dotknięcia sprzętu, po jaki sięga telewizja, oraz poznania podstaw montażu. Czas na poszerzenie swoich horyzontów, zdobycie wiedzy i umiejętności w dziedzinach związanych z mediami, muzyką, tańcem, informatyką czy komunikacją. Na co dzień uczestnikom towarzyszy modlitwa. Muzyczną część poprowadzi zespół Lumen. Z uczestnikami wydarzenia spotka się też dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. I na teraz to wszystko. Więcej informacji o godzinie 18:05. Zapraszam.